Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Krzychu w kolejnym vlogu 3 października roku pańskiego 2019. Orzemy sobie dzisiaj pod pszenicę. Kto był na poletkach, pamięta pole. W zasadzie to tutaj już kończymy. Tak jak wcześniej kamera nie wpadła mi w ręce. Będziemy orać jeszcze drugie pole. Będziemy siali pszenicę producent na tym polu. Na drugim zasiejemy pszenicę Mokka. Są odmiany z firmy Nasiona Wronkowski. Pszenica Mokka, słuchajcie, to jest pszenica, która jest pszenicą ciasteczkową. Jeszcze chciałem wam pokazać, mam nadzieję, że to jest fajnie widać. Zobaczcie tutaj, mamy taką sobie galeczkę z firmy Mizar. Chłopaki mi się wierzy, także dziękuję bardzo firmie Mizar. To by sobie takiego pomocnika na kierownicy chciał zamontować. Może zlecić firmie Mizar z jakiś swój napis, swoje imię i powiedzmy takie coś sobie fajne założyć, nie? Przydatne, przydaje się. No i jedziemy. Poprzeczak dość długi. Orze się ogólnie po kukurydzy na ziarno tutaj też fajnie. Trochę deszcz popadał. Wjechałem orać po trawie z lucerną i z, słuchajcie, i z kończyną. Wcześniej zgruberowałem, jednak to wyciągło na tyle wody, że gdzie jest glina, to puk sobie idzie dość płytko niestety. Ptaki sobie przylatują na kukurydzę, która gdzieś tam nam się porozsypywała. Ciekawe, jak u was stoicie z siewami. Bo mnie zostało jeszcze kukurydza do wcięcia. Tak jak mówię, bruzdę później sobie zarównamy. Musiałem popryskać, bo gałeczka nam piszczy. Ale przydatna jest. Na początku może się przyzwyczaić co do rewersu, ale po kilku godzinach pracy. Tutaj był wjazd na poletka, jak pamiętacie. Trochę się ujeździło, ale damy radę zaorać spokojnie. Zobaczcie, no tak to wygląda. Przez szybę może trochę zakurzona. Nie widać jakichś specjalnie badylów, gdzie nie, gdzie się znajdzie, ale to mówię, no i chcę to jak agregatem jeździć z tego względu, żeby nie na wyciągać. Czeka mnie jeszcze rozsianie nawozów dzisiaj. Ta odmiana pszenicy Mokka, to jest odmiana Limagrain. Wyłączna też sprzedaż ma firma Wronkowski. Chcę wypróbować, zobaczymy co to będzie. Pszenica ciasteczkowa, czegoś takiego jeszcze nie siałem, więc zobaczymy. Podobno bardzo plenna. Mam nadzieję, że nie będzie mrozu gdzieś tam bez śniegu i zostanie i będę mógł wam pokazać, jak ona się u mnie sprawdziła. Czyli Kacper w Mokrzynie na 7 traktorów działają, a ja sam. No i oni ciągają zagonówki. Nie obrotówkę. Jak dawniej PGR-ze, jeden za drugim. Fajnie to wygląda. Dziękuję wam oczywiście wszystkim za to, że przybyliście w tym, co byli na... co mogli przyjechać na poletka. W przyszłym roku na 90% będą ponownie. Ale fajnie. Mam nadzieję, że im to się podobała. Było sporo youtuberów. Oczywiście oprócz tych, którzy byli zaproszeni, czyli znaczy zaproszeni byli wszyscy, ale specjalne zaproszenie. Dziękuję Piotkowi z kanału Rolnik Szuka, że przyjechał. Perkinsowi, miał 400 km, też był. Oczywiście Tanas. Mister Adamo 15, Brączek. Kacper też był akurat w Mokrzynie, więc też mieli daleko chłopaki zjechać. Kazik. I w ogóle szczególnie im dziękuję, ale także i wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że
mogliście coś ciekawego się dowiedzieć. A chyba jeszcze raz będzie. Pogoda się utrzyma. Słuchajcie, będę chciał zobaczyć dla was film z cięcia dalej kukurydzy na ziarno. A też ostatnio przejazd. Być może w sobotę. Wilgotność ziarna u mnie była od 29 do, słuchajcie, 33. Najpóźniejsze odmiany 34 nawet, ale to nie wiadomo. Średnia wyszła powiedzmy 31-32. Jedna rzecz, odmiany, które się, że tak powiem, wybiły. Niepozorna odmiana Majsdur 23M. Plon 11,8 z hektara. Wilgotności, słuchajcie, nie pamiętam już wszystkich. Pionier 9241, 12 ton z hektara. KWS-u niestety nie pamiętam wszystkich, to trzeba być już na stronie, weź popatrzeć. Ale te dwie właśnie, które wymieniłem, najlepiej sypały. Najgorsza sypała 8 ton. Więc przy tej suszy uważam, że jest w porządku. Słuchajcie, i średnia wyszła 10 ton. No to na tą suszę jest ok. Tak, widzicie, wszystko porównane. Ojca, nie mogę wygonić z siewnika, znaczy z siewki. Siejemy, słuchajcie, kizelet już jest zasiany. Siejemy teraz sobie polifoskę, szóstkę, 200 kg na hektar. Fajnie to wygląda, czekamy tylko za siewnikiem. Pszenica producent bardzo dobrze toleruje późne siewy po burakach, po kukurydzy. Także tak to właśnie chcemy zasiać. I tak uważam, że na tym polu fosforu, potasu kukurydza wszystkiego nie pobrała. Jest naprawdę jego dosyć. Tym bardziej, że obornik szedł dwa lata pod rząd na jesieni. Składników mikroelementów naprawdę jest, uważam, że jest dosyć. 200 kg szósteczki, 100 kg kizelytu. Uważam, że będzie plon fajny. Oby tylko nam Bozia dała w przyszłym roku odpowiednie opady, odpowiednią pogodę. Będziemy spokojni o plon. 60 właśnie od tego jest. No, robi lekkie roboty, fajne. Będziemy sobie sieli pszenicę takim oto zestawem. Niestety patyka ma awarię. Mamy większy i fajniejszy. Zobaczcie, jak to wygląda. Zaraz będziemy sobie sypać. Tak oto wygląda. Zobaczcie. Pszenica ciasteczkowa. Mokka. Fajna, gruba pszenica. Ok. Ta pszenica ma, zobaczcie, wyłączność na Polskę, firma Nasiona Wronkowski. Także jak będziecie chcieli sobie tą pszenicę nabyć, to tylko właśnie w tej firmie pszenica zaprawiona. Maksimum 0,225 FS. Jakiś przelicznik masz, tak? Ile on ma, Pawle, koni? Ten 84,30? 160. Ile pokazało? Ile próba pokazała teraz? Ile ci wyszła? Tak jak nie, bo to jest inaczej. Jak ja nastawiam ilość, to on mi zostawia do tej ilości. Aha, sam? Sam, tak. Nie trzeba trafiać. Nie. Takim sprzętem jeszcze nigdy nie siałem, ale nie chcę nawyciągać swoim siewnikiem po kukurydzy, zwłaszcza, bo tutaj jest po trawie i też bym nawyciągał, dlatego siejemy innym sprzętem. A takie trochę tu małe pole będzie miał ciężko, bo to duży siewnik, ale damy radę. Zdolność kiełkowania 96%, masa 1000 nasion 36 całe. Będziemy siali 150 kg na hektar. Pszenica, która bardzo, ale to bardzo mocno się krzewi. Pszenica, która ma wysoką mrozoodporność i odporność na choroby. Także zdecydowałem się na tą właśnie odmianę
Chcę zobaczyć, jak będzie planowała. Tutaj się sprawdzi. Słyszałem dużo właśnie ciekawych słów o tej pszenicy. Pszenica zarejestrowana też niedawno w Niemczech, więc nowa odmiana, trzeba iść do przodu, słuchajcie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie dzwonić do Wronkowskiego i sobie kupić, jak będzie chciał. Trzymamy się mocno, żeby nas Paweł nie zgubił. Po Masiu było równiejsze, ta brona aktywna robiła lepszą robotę. No ale awaria, słuchajcie, wałek pęknięty, warty szajda. Dopiero będzie w tygodniu. Mnie też zależy, żeby trochę szybciej zasiadł, nadają deszcz. A taki wałeczek zwykły WOM-u kosztuje 5000 zł. I jedziemy. Nic się fajnie właśnie za bardzo nie wyciąga. Po to właśnie robimy takim siewnikiem. Nie robimy ścieżek, ponieważ mam agregat opryskiwacz 12-metrowy, on 3 metry. Za dużo kołowania, po prostu damy sobie radę bez. Że jak jest wilgotna ziemia, nadają deszcze, patyka siewnik bardziej ubije wałami. Może pole równiejsze, ale po tym wydaje mi się, że będzie łatwiej miało wzejść. Ale to wszystko pokażę Wam, okaże się w praniu. Ale wiatr zimny, dzisiaj przymrozek był, cholera. Pole po chorszu, kukurydza zaorana moim pługiem kunem naraz, oczywiście kukurydzy na ziarno, nie wiem czy dobrze jest to widać, z daleka weźmiemy, pewnie taki siewnik bym sobie kupił, ale to jest 300 tysięcy brutto, trochę dużo, nie stać mnie, niestety, chyba że na usługi by wziął. Także pozdrawiam firmę Nasiona Wronkowski, Norberta Szandrowskiego, pana Michała Lewandowskiego i trzymajcie się mordy, do zobaczenia w kolejnych vlogach. Cześć!